Zastanów się, ile razy w przeciągu całego twojego życia ktoś ci powiedział coś takiego: nie uda ci się, po co to robisz? Przestań! Przestań, mi się nie udało, tobie też się nie uda. Słuchaj, możesz zacząć, będzie fajnie, ale na końcu i tak stwierdzisz, że miałem rację, nie było warto, mi się nie udało, ja próbowałem, przez 2 lata to robiłem i później była klapa, bo to, to, tamto, bo polityka, bo gospodarka, bo nie wiadomo co jeszcze. Ile razy ktoś ci coś takiego powiedział, nieważne co chciałeś zacząć? Na pewno przynajmniej raz. Ja nie pamiętam, ile razy ktoś mi coś takiego powiedział. Przestań to robić, tak będziesz miał kontuzję, na starość nie będziesz mógł chodzić, na starość będziesz miał to i tak ci nie wyjdzie, ponieważ powiedzmy podatki, ponieważ kraj okrada, ponieważ to, to, tamto, ponieważ jest trudniej, lepiej wyjechać, lepiej to, to. Ja naprawdę nie wiem, ile razy ktoś mi coś takiego powiedział i jestem tutaj po to, żeby powiedzieć tobie, żebyś ich nie słuchał. Okej? Żebyś nie słuchał takich ludzi, żebyś w ogóle odizolował się od takich ludzi. Dam wam taki przykład. Powiedzmy, że macie jakieś marzenia, macie pomysł na życie i chcecie to zrealizować. Więc idziecie do waszego ojca, dziadka, wujka, waszego powiedzmy mentora, albo kogoś, kogo uważacie za mentora i pytacie o znanie, pytacie o radę, jak możecie to osiągnąć. I jedyne co słyszycie jest, powiedzmy, po co ci to, po prostu się ucz, weź się za naukę i później idź po jakąś dobrą pracę, znajdź sobie jakąś dobrą pracę, żebyś miał stały zarobek, żebyś zarobił sobie na emeryturę, żebyś miał emeryturę, miał ubezpieczenie i żył długo i szczęśliwie. Albo, wiesz co, fajny pomysł, mi się udało przez 2 lata, ale później, wiesz co, wszystko się rozwaliło, bo to, to i tamto, wszystko poszło źle i tobie prawdopodobnie też pójdzie źle, więc nawet się tym nie zajmuj, zaoszczędź sobie cierpienia i zajmij się czymś innym. Powiedzmy, że jest taka sytuacja. W tym momencie nie słuchaj tych ludzi, nie rozmawiaj z tymi ludźmi, nie proś ich o radę, jak coś osiągnąć, poproś ich o radę, jakie błędy oni popełnili. Powiedz im, żeby nie niszczyli waszego marzenia. Wujku, drogi wujku, nie niszcz moich marzeń, tak? To, że tobie się nie udało, to nie znaczy, że mi się nie uda. To, że ty byłeś może nieudacznikiem i zarabiasz powiedzmy 1500 zł miesięcznie ledwo i ledwo co ci starczy na cokolwiek, to nie znaczy, że mi się nie uda. Okej? Okay? Tobie się nie udało, ty miałeś swoją szansę, nie weszło, ja teraz mam moją szansę i ja chcę tego spróbować. Powiedz mi, co zrobiłeś źle. Co zrobiłeś źle? Takie rzeczy powinniście pytać. O takie rzeczy powinniście pytać takie osoby, które twierdzą, że im się nie udało. Jeżeli ktoś twierdzi, że im się nie udało, mi się nie udało, to jest źle, to tak, zapytajcie ich, co zrobili źle, jakie błędy popełnili. I te błędy możecie analizować, i te błędy możecie brać pod uwagę. Nie bierzcie pod uwagę tego, że wam mówią, że mi się nie udało i tobie się też nie uda. I to by była moja rada dla was, ponieważ wielu z was zaczyna mieć marzenia, zaczyna mieć pomysł na życie, ale często jest tak, że ktoś nawet w rodzinie zaczyna gacić te marzenia i zaczyna was przytłaczać. Moim zadaniem jest, żeby wam powiedzieć, żebyście ich nie słuchali i jeżeli już, zapytali ich, jakie błędy popełnili, żebyście wy nie musieli tych samych błędów popełniać. Więc to by było wszystko. Jeżeli macie marzenia, idźcie do nich uparcie, bo na pewno wam się uda. Ja was wierzę, okej? Na pewno wam się uda. Trzymajcie.